poprzednim odcinku implementowaliśmy w sumie wszystko, więc w tym odcinku posprzątamy trochę w kodzie i poprawimy istniejącą już funkcjonalność. Jeśli nie oglądałeś jeszcze poprzednich odcinków, zobacz kartę dla kontekstu. Więc kończąc już ten krótki wstęp, zaczynamy. Refaktoryzację! A więc dla przypomnienia, naszym obecnym problemem jest to, że suwak odbiera kliknięcie mimo tego, że malujemy na płótnie. Przeszkadza to przy rysowaniu, ponieważ łatwo jest najechać myszką na suwak i zmienić sobie rozmiar pędzla. Niestety muszę popsuć naszą dotychczasową zabawę i przyznać, że Sculpin nie posiada możliwości blokowania przycisków myszy w swojej abstrakcji Input State. Więc następnym krokiem byłoby właściwie zreimplementować część Sculpina, tak abyśmy mieli kontrolę nad tym, czy nasze kliknięcia są odbierane przez daną część kodu, czy nie. Najpierw jednak musimy się do tych zdarzeń wejściowych dobrać. Ponieważ moduł Sculpin App robi to za nas, będziemy musieli się go pozbyć oraz użyć biblioteki Winit bezpośrednio. Zaczniemy od dodania jej do naszych zależności oraz wywalenia całego kodu z main. W przeciwieństwie do SDL-a, Winit nie daje nam bezpośredniej możliwości utworzenia pętli wydarzeń i jest ku temu bardzo dobry powód. Na platformach desktopowych oczywiście nie ma żadnego problemu, ponieważ odbieranie zdarzeń od systemu dzieje się na zasadzie pytania systemu o kolejne zdarzenie oraz przetwarzania go w jakiś sposób. Problem pojawia się jednak w przeglądarce. Winit za cel stawia sobie obsługę jak największej ilości platform, w tym przeglądarek internetowych. Kiedy renderujemy w przeglądarce, nie mamy bezpośredniej kontroli nad pętlą wydarzeń. Jedynie prosimy przeglądarkę o zarejestrowanie naszej chęci odbierania danego zbioru zdarzeń i kiedy dostajemy takowe, przeglądarka odpowiada nam wywołując funkcję, którą jej przekazaliśmy. Dlatego też Winit przyjmuje podobną strategię. Zamiast przekazać nam kontrolę bezpośrednio, musimy utworzyć event loop, czyli specyficzną dla platformy pętlę zdarzeń. Tej pętli przekazujemy domknięcie, które dostaje zdarzenie oraz pożyczenie zmiennej typu control flow. Tę zmienną możemy ustawić na jedną z kilku wartości. W naszym programie będziemy używać control flow wait, aby nie rysować klatek, gdy nic się nie dzieje, oraz control flow exit, aby wyjść z programu na prośbę użytkownika. Wynikiem naszego kodu jest otwierając się puste okno, tak jak z poradnika SDL 2. Teraz, aby nasze okno czymś zapełnić, chociażby kolorem, musimy coś narysować. Dlatego też w strukturze netconf utworzymy funkcję proces, która chwilowo będzie wypełniać okno na biało. Żeby móc jednak podłączyć naszą istniejącą aplikację do tejże metody, będziemy musieli napisać nakładkę dla zdarzeń wejściowych, aby zastąpić tę ze Sculpina. Moja nakładka na chwilę obecną będzie obsługiwać jedynie zdarzenia myszy, ponieważ nie zaimplementowaliśmy jeszcze niczego, co potrzebowałoby klawiatury. Kod jest na tyle prosty i powtarzalny, że raczej nie będę musiał go tłumaczyć, więc posłuchajcie sobie muzyki w tle. A więc po podłączeniu naszej nakładki do programu możemy wypisać parę informacji, takich jak pozycja myszy oraz stan jej przycisków. Spowolniłem tempo nagrania, żeby lepiej było widać, jak działają zdarzenia Just Pressed oraz Just Released. Teraz możemy zająć się przeportowaniem naszego istniejącego kodu na nową nakładkę. Pozmieniałem trochę nazwy metod na takie, które uważałem za bardziej sensowne, więc będzie się trzeba zająć aktualizacją wszystkich odniesień do nich. Ale to nic, czego nie potrafi właściwie to każdy edytor tekstu. Oprócz tego przeniosę logikę odpowiedzialną za płótno oraz pasek do osobnych metod w celach lepszej organizacji kodu. Jak widać, nasza aplikacja jest tak samo wkurzająca jak była. Świetnie. Możemy więc przejść do naprawienia jej nieintuicyjnych zachowań. Proste problemy wymagają prostych rozwiązań, więc do nakładki zdarzeń dodamy opcję blokowania zdarzeń myszy. Następnie zastosujemy nasze nowo utworzone metody w kodzie obsługi paska, aby blokować wszelkie kliknięcia myszy, jeśli malujemy popłótnie. Dodatkowo ulepszę trochę suwak, aby można było nim suwać w nieskończoność, jak we wszystkich sensownych bibliotekach GUI. I proszę bardzo, nasza aplikacja właśnie stała się 10 razy lepsza w obsłudze. Kontynuując temat poprawek oraz przygotowań na przyszłość, dodamy możliwość tworzenia osobnych stanów aplikacji. Stan aplikacji to najzwyczajniej osobny ekran, na który możemy przejść. Oczywiście obecnie mamy tylko jeden ekran rysowania, ale w przyszłości, gdy będziemy dodawać net do naszego canv, będziemy musieli jakoś stworzyć ekran hostowania lub dołączania do hosta. To wszystko już w następnym odcinku, ale pomijając, utworzymy strukturę StateArgs, która będzie przechowywać wszystkie rzeczy, które chcemy przekazać co klatkę stanowi. Stan będzie opisywany cechą UpState.
Będzie on również miał możliwość wskazania następnego stanu, do którego ma przejść aplikacja, w formie zwrócenia wartości z metody proces. Aby nie musieć ładować zasobów znowu i znowu podczas przejść między stanami, utworzymy strukturę assets, która będzie przechowywać zasoby współdzielone, takie jak czcionki. Stany podczas przejść będą oddawać własność zasobów następnym stanom, tak więc każdy stan może robić z nimi, co mu się żywnie podoba. I teraz możemy zaimplementować obsługę stanów w naszej pętli aplikacji, a następnie zaimplementować cechę stan dla stanu paint. I uwaga, uwaga! Struktura netcan to teraz paint state, do której będę się odnosić nazwą stan rysowania lub struktura stanu rysowania, czy jakoś tak. Co to jest? Czekaj, co? A więc postanowiłem zaimplementować nieskończone płótno, takie jak można znaleźć w MyPaincie. Tylko że moja aplikacja się mniej sypie na nowych wersjach Pythona. Wiecie dlaczego? Bo nie używa Pythona! Więc ogólna idea za takowym nieskończonym płótnem jest taka, że płótno alokujemy przyrostowo. Kiedy użytkownik chce narysować coś w danej części płótna, a takowa nie istnieje w pamięci, tworzymy ją. W moim przypadku podzielę płótno na kawałki po 256x256 pikseli. Istniejące pola Paint Canvas przeniosę więc do nowej struktury Chunk. Paint Canvas za to będzie przechowywać mapę chunków, do której kluczem będzie pozycja danego chunku. Hashmapa lub inaczej tablica asocjacyjna pozwala nam na przechowywanie wartości na zasadzie połączenia klucza z jakąś wartością. Tworząc więc powiązanie pozycja chunk, możemy adresować dowolny chunk naszego płótna, jedynie znając jego pozycję. Rysując linię, musimy wiedzieć, z jakimi chunkami się przecina, aby w każdym z nich tę linię narysować. Moglibyśmy do tego wykorzystać jakiegoś algorytmu rasteryzacji linii, ale problemem staje się to, że nasza linia może mieć grubość, więc jedno maznięcie pędzlem może aktualizować od 1 do 4 chunków. Dlatego też przyjmijmy strategię dość prymitywną, gdzie najzwyczajniej wykonamy kilka kroków na linii, aby sprawdzić, jakie chunki musimy zaktualizować. Aby nie rysować w jednym chunku dwa razy, dodaję wcześniej pole Stroked Chunks, które przechowuje to, na których chunkach stawialiśmy już krok. Algorytm pomija rysowanie w chunkach, w których rysowaliśmy już podczas pociągnięcia pędzlem. Niestety podczas nagrywania popełniłem mały błąd, przez co linie nie były odpowiednio rasteryzowane w sąsiednich chunkach, więc improwizując przed kamerą zastosowałem rozwiązanie opatrunkowe, polegające na przejściu przez więcej chunków niż to potrzebne. Na ekranie widzicie mój błąd oraz jak go naprawić. Następnie możemy podłączyć nasze płótno nieskończoności do aplikacji i teraz niezależnie od rozmiaru okna możemy rysować ile wlezie. A raczej tak długo, jak nie zabraknie nam pamięci na trzymanie chunków. Aby móc wykorzystać pełny potencjał płótno nieskończoności, dodamy również możliwość przesuwania widoku. Dodałem również taki mały wskaźnik, który pokazuje, gdzie na płótnie jesteśmy, tak aby łatwiej było się dzielić koordynatami z przyjaciółmi, to znaczy jak w końcu zaimplementuję multiplayer. Na załączonym nagraniu widać mnie próbującego naprawić bubę, o której wcześniej wspomniałem. Przewijając do przodu, widać, że po dodaniu taśmy klejącej wszystko działa jak należy. A przynajmniej do czasu. Więc to tyle z tego odcinka. Miał być krótki, ale ten... Czekaj, on jest krótki. Jeśli dotrwałeś do końca tego filmu, to fajnie było, jakbyś się nim podzielił ze znajomymi. Bo wkładam w te filmy dużo pracy, a widzów jest ile jest, więc cieszyłbym się, jakby to grono odbiorców się mogło trochę powiększyć.